Przepraszam, że tak z ręki, ale nie mam czasu. No, chcę szybko zareagować, bo to, co zrobił prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, to jest straszliwa bezczelność i mało tego, coś wyjątkowo perfidnego. Myślę oczywiście o ogłoszeniu, że zakazuje Marszu Niepodległości, ponieważ Marsz Niepodległości będzie zagrażać epidemiologicznie. Bezczelność oczywiście polega na tym, że ten sam Rafał Trzaskowski dopiero co osobiście uczestniczył w zbiegowisku feministek w manifestacjach proaborcyjnych i wtedy jakoś zagrożenie epidemiologiczne mu nie przeszkadzało. A perfidia polega na tym, że poza tym, że Rafał Trzaskowski jest w sercu lewakiem, to organizacyjnie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, a Platforma Obywatelska od zawsze wyznaje zasadę im gorzej, tym lepiej. W związku z czym ta decyzja ewidentnie jest obliczona na to, żeby sprowokować jakieś nieszczęścia. Zresztą co roku, 11 listopada, co roku 1 sierpnia, miasto stołeczne Warszawa, czy to pod zarządem Hanny Gronkiewicz-Waltz, czy teraz Trzaskowskiego, robi co może, żeby wspomóc bojówkarzy atakujących patriotyczne manifestacje, żeby delegalizować pod byle pretekstem. Przypomnę, że kiedyś zdelegalizowano marsz i przez tydzień nie był w stanie ratusz podać przyczyny, a w końcu wydukali, że jeden z uczestników marszu miał koszulkę z sierpem i młotem przekreślonym. Także to, co robi Trzaskowski, nie dziwi, ale niewątpliwie martwi. Oni naprawdę chcą doprowadzić do jakiegoś nieszczęścia, no bo przecież wszyscy wiemy, że Marsz Niepodległości po tym, jak pozwolono swobodnie spacerować po mieście feministkom, to Marsz Niepodległości, choćby nazwany oficjalnie Spacerem Niepodległości, odbędzie się. I każdy, kto usiłuje go zakazać i każdy, kto usiłuje stanąć ludziom teraz na trasie przemarszu, ewidentnie chce, tak jak w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, doprowadzić do tego, żeby ten marsz przerodził się w jakieś pasmo groźnych ekscesów. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale na rozsądek, opamiętanie władz miasta nie można liczyć. Można liczyć tylko na rozsądek manifestantów, no i być może na rozsądek policji. Chciałbym, żeby się nie okazało, że grzeczna dla lewaków, dla patriotów jest zupełnie inna, ale nie uprzedzajmy z góry. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.